Szanowni Państwo, w programie na żywo, czyli tego się nie wytnie, Alfred Frankę, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz Adrian Skosz, Fundacja MultiExpert oraz motoryzacyjna firma Auto Element z Katowic. Witamy serdecznie Państwa podczas naszego spotkania. Zapraszamy do zadawania pytań poprzez czat, który macie Państwo na stronie. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Będziemy rozmawiali z Panem Adrianem dzisiaj na temat rozporządzenia GVO. Panie Adrianie, rozporządzenie GVO funkcjonuje już wiele lat, jest niezwykle istotne dla całej branży motoryzacyjnej. Pan się tym tematem zajmował od wielu, wielu lat. Ma Pan dużą wiedzę. W związku z tym Pana poproszę, żeby Pan zechciał opowiedzieć nam, co to jest to rozporządzenie GVO. Oczywiście trudno opowiedzieć o tak skomplikowanym przepisie krótko, ale spróbujemy. Najważniejsze, co należy zapamiętać, to to, że to jest przepis z zakresu ochrony wolnej konkurencji. My mówimy o GVO tak zwanym motoryzacyjnym, czyli o przepisie, który wprowadzony w 2002 roku zaczął obowiązywać w Unii od 2004 roku i w swoim zamyśle miał regulować, w jakim stopniu koncerny motoryzacyjne mogą odgórnie sterować rynkiem motoryzacyjnym, a w jakim zakresie im tego robić nie wolno i ma ten rynek być rynkiem wolnym. I proporcje między rynkiem sterowanym a rynkiem wolnym określiły przepisy GVO. Jest to rozporządzenie, które dotyczy 28 tysięcy firm motoryzacyjnych, czyli wielu naszych słuchaczy. Dotyczy 16 milionów kierowców i warto podkreślić, że cały ten niezależny rynek motoryzacyjny zatrudnia ponad 200 tysięcy osób, czyli tworzy bardzo dużo miejsc pracy w Polsce. Co ciekawe, wartość tego rynku motoryzacyjnego w Polsce to ponad 19 miliardów złotych i tutaj wydaje mi się, że też możemy sobie to powiedzieć, żeby pokazać, jak ta kwota jest duża. Jest to dwa razy więcej niż wszyscy Polacy razem w ciągu roku wydają na alkohol, czyli nie jest to mała kwota. Ale wcześniej nie było tego rozporządzenia, prawda? Co było wcześniej, jak to rozporządzenie jeszcze nie obowiązywało? Jak sobie firmy niezależne dawały radę? Tak naprawdę to było wcześniejsze rozporządzenie GVO. Obecne GVO zastąpiło swojego poprzednika, tylko że poprzedni przepis był bardzo przepisem ograniczonym i w związku z tym w świadomości wielu osób on w ogóle nie istniał. Poza prawem dealerów do sprzedawania części oryginalnych na wolnym rynku można powiedzieć, że poprzednie GVO nic nie wnosiło. Natomiast nowe GVO było związane po pierwsze z inną atmosferą na rynku konsumenckim. I w związku z tym to nowe GVO w 2002 roku uchwalone poszło dużo, dużo dalej, jeżeli chodzi o uwolnienie rynku. A druga kwestia, która nas tutaj interesuje, bo my przecież będziemy w dużej mierze rozmawiać o rynku niezależnym i o jego prawach i dostępie do informacji technicznej, tu równolegle też nastąpił ogromny postęp techniczny, który spowodował, że nie wystarcza zagwarantować formalnie dostępu wolnego czy rynku niezależnego do rynku napraw, ale trzeba to wspomóc wieloma elementami technicznymi. Jednym z najistotniejszych jest tutaj dostęp do informacji technicznej. Stąd to GVO tak ważne. No właśnie, czyli wcześniej, że tak powiem, to zaawansowanie techniczne samochodów nie było tak duże, jak jest w tej chwili i nawet bez takich bardzo zaawansowanych danych technicznych byliśmy w stanie naprawić ten samochód, prawda? Samochody były zdecydowanie prostsze konstrukcyjnie i ktoś bardziej utalentowany był w stanie tego typu naprawy prowadzić. Dzisiaj nie ma takiej możliwości, żeby prowadzić takie naprawy. Dokładnie tak jest, że dzisiaj prowadzenie napraw bez zagwarantowanego dostępu do szkoleń, do narzędzi, do danych technicznych, do informacji o częściach staje się coraz trudniejsze lub prawie że niemożliwe. Tutaj często w dyskusjach naszych przewija się taki wątek, po co dostęp techniczny do informacji technicznej dla takich czy innych podmiotów. Tutaj rozmawialiśmy, po co na przykład dostęp do informacji technicznej, nie wiem, dla producentów filtrów, prawda, którzy wiedzą, mają pewien zakres produkcji i mówią, że to nam wystarcza. Czy tak naprawdę jest Pana zdaniem? To znaczy, jeżeli chodzi o producentów, takich produktów właśnie, jak Pan podał, filtrów, zdecydowanie to są firmy, którym powinno bardzo zależeć na utrzymaniu tego rozporządzenia. Z jakiego powodu tak się dzieje? Przede wszystkim warsztaty niezależne prowadzą bardzo szeroki spektrum napraw, czyli układy hamulcowe, układy zawieszenia, naprawiają silniki, no bardzo, bardzo wiele poważnych napraw, do których niezbędne są informacje techniczne. Nawet nie te informacje, które potrzebuje w tym momencie ściągnąć mechanik, natomiast informacje, które są zawarte w urządzeniach do diagnozowania tego typu, czy usterek, czy później ustawień
samochodzie. W związku z tym, jeżeli taki warsztat nie będzie w stanie prowadzić takich napraw zaawansowanych, nazwijmy to technicznie, to oczywiście straci klienta, nikt do niego nie będzie przyjeżdżał na proste naprawy typu wymiany filtrów. Zatem ten producent przysłowiowych filtrów tutaj nie będzie w stanie sprzedawać swojego produktu dla dystrybutora, bo po prostu popyt zaniknie. Chciałem tutaj, żeby Pan zechciał nam przedstawić wykres, który Pan przyniósł, bo on dość fajnie pokazuje tematykę, którą dzisiaj będziemy poruszali. Tak, aby Państwu lepiej po drugiej stronie ekranu uzmysłowić, o czym my rozmawiamy, ponieważ nie wszyscy są na co dzień zaznajomieni z nazwami GVO, Euro, na ile te rzeczy są wspólne lub rozłączne, przygotowaliśmy taką prezentację graficzną, przygotowaną dla obszaru, o którym tutaj dzisiaj rozmawiamy. A więc tak, rozmawiamy po pierwsze dzisiaj o przepisach dotyczących motoryzacji. Unia Europejska dla motoryzacji wydaje przepisy z dwóch obszarów. Jeden obszar, który jest tutaj opisany, zasygnalizowany żółtym kołem, to jest obszar przepisów regulujących wolny rynek, można powiedzieć przepisów prawno-ekonomicznych. Jak ma być skonstruowany wolny rynek? To są właśnie przepisy GVO. Ale w tym obszarze też trzeba w ramach regulowania wolnego rynku powiedzieć, jaki ma być zakres dostępu do informacji technicznej. Drugi zakres przepisów, które Unia wydaje, to są przepisy o charakterze technicznym. Dla nas najistotniejsze tutaj stają się przepisy homologacyjne, dotyczące homologacji nowo produkowanych pojazdów. Mówimy o tak zwanych przepisach Euro 5 i Euro 6. W tych przepisach technicznych także Unia Europejska zawarła pewne uregulowania dotyczące dostępu do informacji technicznej. A więc w tym zakresie, który nas bardzo dzisiaj interesuje, dostępu do informacji technicznej, zarówno pewne przepisy są i sformułowania i uprawnienia zawarte w tych żółtych przepisach o wolnym rynku, jak i w tych zasygnalizowanych kolorem czerwonym przepisach technicznych. Wspólny obszar to jest to, co nas dzisiaj w trakcie dzisiejszego dnia interesuje, przy czym pierwszy nasz panel poświęcamy przede wszystkim temu obszarowi przepisów GVO, drugi panel, który za chwilę zapowiemy, za dwie godziny, to będzie panel dotyczący przede wszystkim przepisów technicznych, ale jest wspólny mianownik dla obu naszych spotkań. To jest dostęp do informacji technicznej, który częściowo został zagwarantowany w przepisach GVO, a częściowo w przepisach homologacyjnych Euro 5, Euro 6. No właśnie, ale ja chciałem tutaj podkreślić, dlatego że na rynku panuje wiele różnego rodzaju opinii, nazwijmy to rozsiewanych przez przeciwników rozporządzenia GVO. Mówią oni, że w momencie, jak wygaśnie rozporządzenie, to i tak niezależny rynek będzie miał dostęp do informacji technicznej dzięki rozporządzeniu właśnie Euro 5. I to ja nazywam, że to jest tak naprawdę 1 czy 2% prawdy w tym stwierdzeniu, bo rzeczywiście będziemy jako niezależny rynek mieli dostęp do informacji technicznej, ale do wyłącznie nowych typów zatwierdzonych modeli samochodów po wrześniu 2009. Czyli jeżeli weźmiemy samochód, chociażby Opel Insignia, to do tego samochodu już zgodnie z rozporządzeniem Euro 5 nie będziemy mieli dostępu do danych technicznych, tylko takich, których jeszcze tak naprawdę nikt z nas nie widział, co oznacza, że w pierwszym roku funkcjonowania tego rozporządzenia będziemy mieli dostęp do około 1, może 2% parku samochodowego i tak sukcesywnie będzie to rosło, tylko która firma przeżyje przez tyle lat bez dostępu swobodnego i równego dostępu do danych technicznych. Ja tutaj podglądam na monitor, że dostajemy pytania od czytelników. Bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy. Pan Adam pyta się, czy jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży rozporządzenia GVO, to czy producent urządzeń diagnostycznych będzie mógł kupować dane, rozumiem, że chodzi o dane techniczne. Oczywiście tutaj od razu odpowiem na to, że rzeczywiście dzisiaj producent urządzeń diagnostycznych kupuje od koncernu samochodowego tego typu informacje, natomiast kupuje je na podstawie rozporządzenia GVO lub odrębnych umów może zawartych pomiędzy tymi firmami. Jeżeli koncerny samochodowe nie chcą udostępniać tych danych, w związku z tym nie będą sprzedawały i nie będą udostępniały, jeżeli przepisy prawne nie zagwarantują nam tego, o co dzisiaj tak naprawdę zabiegamy. Sprawy gwarancji, to może bym Pana poprosił. Pojawia się takie pytanie, czy mogę naprawiać samochody na gwarancji, tak żeby klient tej gwarancji nie stracił.
No rzeczywiście jest to ten rodzaj pytań. To jest pytanie, które się chyba najczęściej przybijało w trakcie szkoleń, które jeszcze jako Fundacja Monte Cristo